11 lat temu układ kalendarzowy był taki sam jak dzisiaj. Było to 2 kwietnia, sobota, sobota przed niedzielą Miłosierdzia Bożego. No i pamiętna godzina, 21:37. Kiedy zapaliły się światła w oknach apartamentu papieskiego na Watykanie, dla wszystkich był to znak, że to przygaszone światło by nie raziło w oczy umierającego Ojca Świętego. Jest już rozświetlone, bo już jego światłość elektryczna nie razi, a światłość wiekuista mu świeci. Jak to chwilę potem w komunikacie było podane, odszedł do domu swojego Ojca, Ojca wiekuistej światłości. Dzisiaj po 11 latach od tego momentu spotykamy się znowu i to w tym miejscu, to znaczy mnie tutaj nie było 11 lat temu, byłem jeszcze w Pyrzycach, przyszedłem rok później. Dzisiaj ta pamięć gdzieś tam się zaciera, a szkoda. Natomiast wtedy wszyscy modlili się, chociaż przekonani byli o świętości papieża. Nawet na placu świętego Piotra, kiedy był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, to transparenty wijały z napisem Subito Santo. Co w tłumaczeniu z języka włoskiego jest natychmiast święty. Dopominał się lud, aby właśnie Kościół najszybciej ogłosił go świętym, bo wszyscy go uznawali za świętego. Nie nam jest wtrącać się w te rozgrywki polityczne, ale naszą rolą jest też upraszać u Boga, a chcemy dzisiaj to zrobić przez stawiennictwo świętego, którego szczególną chwilę obchodzimy, odejścia do domu Ojca, aby przez pośrednictwo świętego Jana Pawła II powierzać naszą ojczyznę i wszystkie sprawy naszej ojczyzny, wszystkie sprawy Polaków w Polsce i na całym świecie. Znana Polska była przez świętego Jana Pawła II. Gdziekolwiek się pojawiał, gdziekolwiek my się dzisiaj pojawiamy, że się wystawiamy Polak, to od razu, bo jest od razu odzew, jak w haśle, Jan Paweł II, wielki papież. Więc skoro tak nas rozpoznają, to niech nas też i upatrują jako tych, którzy się modlimy w intencji ojczyzny, w intencji pokoju na świecie, przez pośrednictwo świętego Jana Pawła II.